Kaczyńskiego o przedstawienie sprawozdania podkomisji. Dzień dobry. Dziękuję panie marszałku. Szanowni państwo, chciałbym przedstawić sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej, która po rozpatrzeniu na posiedzeniach w dniach 14 maja, 8, 21 lipca i 22 września 2015 roku przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, druk nr 3286. Chciałbym przedstawić sprawozdanie z pracy podkomisji. Otóż, drodzy państwo, projekt ustawy ma na celu przede wszystkim zachęcenie przedsiębiorców, naukowców, a przede wszystkim młodych, zdolnych ludzi, którzy czekają, aby inwestorzy mogli zainwestować właśnie w ich innowacyjne pomysły, aby środki zainwestowane właśnie w tych inwestorów mogły być, w tych młodych ludzi z dobrymi pomysłami mogły być w przyszłości pomnażane. Jest to szansa dla młodych polskich innowatorów, ale to jest też szansa dla inwestorów, aby nie musieli inwestować w takie formy inwestycji jak nieruchomości, a właśnie we własność intelektualną, tak bogatą przecież wśród młodych ludzi w naszym kraju. Projekt zachęca inwestorów do inwestowania właśnie własnych funduszy w pomysły innowacyjne. Inwestorów, którzy do tej pory chociażby z racji podwójnego opodatkowania woleli inwestować swoje oszczędności za granicą. Wyrażam wielką nadzieję, iż ten projekt ustawy, ta ustawa, która mam nadzieję wejdzie w życie jeszcze w tej kadencji, znacząco zmieni podejście inwestorów do polskich innowatorów. Pokrótce postaram się przybliżyć zmiany, jakie zostały wniesione w odniesieniu właśnie do projektu pierwotnego. I tak, celem poprawek do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności jest dokonanie zmian proponowanych przepisów tak, aby wychodziły one naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, a jednocześnie uwzględniały potrzeby i sytuację finansów publicznych. Ponadto ich celem jest wyeliminowanie wątpliwości, które niosą za sobą propozycje prezydenckie. Z uwagi na zakres zmian proponuje się kompleksowe zastąpienie propozycji prezydenta zawarte w artykule 1 i 2 projektu ustawy nowymi rozwiązaniami. W porównaniu do projektu z druku 3286 niniejsze poprawki wprowadzają zamknięty katalog kosztów kwalifikowalnych podlegających odliczeniu. W projekcie było brak takiego, w projekcie prezydenckim brakowało takiego katalogu, a więc jest to uściślenie. Po drugie, odliczenie kosztów kwalifikowalnych od podstawy opodatkowania. W projekcie prezydenckim było dodatkowe powiększenie w zeznaniu kosztów uzyskania przychodów o koszty działalności badawczo-rozwojowej. Po trzecie, inne limity kosztów działalności B plus R podlegające odliczeniu. Po czwarte, brak zmian w zakresie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących kosztów prac rozwojowych. Po piąte, wprowadzenie okresowych rozwiązań dla komercjalizacji własności intelektualnej oraz tzw. spółek podwyższonego ryzyka venture capital właśnie na okres 2 lat. Wykreślenie zmian w ustawie o rachunkowości. Należy zwrócić też uwagę, iż pożądane jest, mając w szczególności na uwadze doświadczenia innych państw oraz płynące z nich dobre praktyki, wyspecyfikowanie kategorii wydatków, które powinny podlegać wsparciu przez ulgę. W przedłożonej propozycji prezydenckiej ulgą taką objęte byłyby wszystkie koszty związane z działalnością B plus R, a więc także koszty inwestycyjne, na przykład dotyczące nabycia nieruchomości, czy też ogólne koszty zarządu. Należy przyjąć, iż rozwiązanie takie jest zbyt daleko idące.
W poprawkach proponuje się także uchylenie artykułu 3 projektu ustawy, który wprowadza zmiany w ustawie o rachunkowości. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie regulacji przejściowych dotyczących komercjalizacji własności intelektualnej, a także wspierania rynku venture capital w Polsce. Przyjmując, iż wprowadzenie takich rozwiązań na stałe do ustawy o podatku dochodowym obecnie nie może zostać zaakceptowane, proponuje się wprowadzenie szczególnych regulacji na okres przejściowy, o którym wspominałem. I tak w przypadku rynku venture capital spółki podwyższonego ryzyka, które w 2016 roku albo 2017 nabędą udziały lub akcje innych spółek, będą mogły skorzystać ze zwolnienia dla dochodów ze zbycia takich udziałów bez względu na termin dokonania operacji. Dodatkowo spółka podwyższonego ryzyka będzie musiała posiadać również nie mniej niż 10% udziałów spółki, w którą dokonywana będzie inwestycja bezpośrednio, nieprzerwanie przez okres 2 lat. Spółki podwyższonego ryzyka obowiązane byłyby również do składania do urzędów skarbowych szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych inwestycji. Natomiast w przypadku komercjalizacji własności intelektualnej proponuje się wprowadzenie przepisów, na podstawie których wyłączona z przychodów byłaby nominalna wartość udziałów objętych przez podmiot komercjalizujący w zamian za aport w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, pod warunkiem, iż aport w takiej postaci zostałby wniesiony w 2016 lub 2017 roku. Panie Marszałku, Wysoka Komisjo, mając na względzie potrzebę uchwalenia tego projektu jeszcze w tej kadencji Sejmu i wierząc głęboko w to, iż wszystkim nam głęboko na sercu leży interes wszystkich innowatorów, startupowców, ludzi, którzy, przedsiębiorców, naukowców, ludzi, którzy od dawien dawna czekają już na tą ustawę. Proszę o jak najszybsze przejście do dalszego procedowania nad projektem ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi za przedstawione sprawozdanie podkomisji. Otwieram dyskusję.